1740. Jakby się coś no, dobra, będę, będę pamiętał. Możemy już. Jeszcze raz. Na szczyt szczytu. Tak naprawdę pod znakiem ciężkiej pracy, bo po to tu przyjechaliśmy. Dopiero dzisiaj od rana dostaliśmy pierwsze pół dnia wolnego. Skorzystaliśmy z tego i wjechaliśmy kolejką górską na tutaj pobliski szczyt. I to jest taka integracja. Dalsza część obrozu także pod znakiem budowania siły, budowania wytrzymałości, żeby w sezonie być jak najlepiej przygotowanym. No jest to zabawne, ponieważ mój brat tutaj 3 lata grał i to jego imię przede wszystkim, bo nazwisko mamy wspólne, jest dobrze kojarzone. Przez pierwsze 2-3 spotkania, szczególnie z osobami, które Michała pamiętają, czyli kierownik, czyli trener Michał, tak się zdarzyło, ale powiedzieli, że to się nie powtórzy. Jesteśmy tu od 26 sierpnia, kończymy na 3 września obiadem, wracamy do domu i tam dalej ciężko trenujemy. Natomiast na obozie wszystko przebiega zgodnie z planem, trenerzy są zadowoleni z postawy zawodników, my też, organizacyjnie obóz jest zaplanowany bezbłędnie, także nic, tylko łapać wysoką formę i wygrywać w sezonie. I feel 100%. Last year tore my calf muscle, of course, but you know, with the proper rehab, I feel great. Challenges. Whatever the coach wants me to do, I'll do. We got to make it to the playoffs. I heard the last couple of years we didn't make it, so you know, that's with my teammates and the coaching staff. That's our main goal, is making it to the playoffs, and we can go from there. Bardzo ładnie. Chcesz coś dodać? Nie, spoko. Na pewno zrobić postęp zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Tym bardziej, że w drużynie jest się od kogoś uczyć. Chcemy razem osiągnąć sukces jako drużyna. Mieszanina. Na początku był odpoczynek, natomiast później trenowałem razem z Marcinem Cięciałą na ośrodku sportowym Sztygarka w Dąbrowie Górniczej.